Klientów z poziomu parkingów, które niewątpliwie tam są potrzebne w okolicach stadionu Karpat. Szczerze wątpię w to oczywiście. To jak jesteśmy przy tym temacie, to ma Pan jakiś pomysł na to, jak ożywić rynek? W tej chwili jestem w trakcie rozmów z zawiązującym się stowarzyszeniem mieszkańców rynku. Ja, proszę Państwa, żyję tutaj prawie 39 lat w mieście, w Krośnie. Część znajomych przejąłem niewątpliwie po mojej rodzinie, po moim ojcu, prawda? Wykonywałem, i tu chcę zaznaczyć, zdobywałem doświadczenie w jednej z świetnych, nie chciałbym tu wymieniać, krośnieńskich firm wykonawczych. Wykonywałem podbudowę, nie mylić proszę z kostką, krośnieńskiego rynku. I poznałem wszystkich mieszkańców, właścicieli kamienic i mam z nimi bardzo dobre kontakty i rozumiemy się nawzajem w tych problemach nas nurtujących. Poza tym również projektowaliśmy zachodnią pierzeję rynku. Tam są niesamowite trudne stosunki prawne, kto jest właścicielem podcień, a kto jest właścicielem kamienic. A wszystko to zostało zapięte na ostatni guzik, łącznie z uwzględnieniami tych sieci gazowych i pozostałych telekomunikacyjnych. Myślę, że jesteśmy w stanie to, jestem w stanie to zrobić jako prezydent i chciałbym to zrobić po prostu, bo to za długi czas biegnie i nie jest poruszane. Ale jaki jest pomysł na Starówkę Krośnieńską? Czy to ma być, jakby to powiedzieć, galeria handlowa, tak jak to było kiedyś, prawda, że wychodziliśmy na zakupy na rynek, czy jednak to centrum miasta ma być takim miejscem reprezentatywnym z restauracjami, klubami i tak dalej. Jak to widzimy? No teraz to mamy banki tam. Proszę Pana, no musi być to miejsce reprezentatywne, na pewno. Ale tutaj zapytał mnie Pan, czy ja jestem, czy przepraszam, Pan redaktor mnie zapytał, czy jestem konserwatywny, czy liberalny. Ja nie będę nikogo zmuszał do tego, jaki on biznes chce prowadzić na rynku. Można tylko zasugerować, że rynek obumiera o godzinie 17, ponieważ wszyscy ci, co pracują na rynku, udają się do swoich domostw, prawda? Czy nie należałoby tego odwrócić i otwierać na przykład rynek od, przepraszam, nie rynek, sklepy o godzinie 12 i żeby one łącznie były otwarte do godziny 20, prawda? Są takie sugestie. Są sugestie odnośnie wysokości opłat parkingowych w rynku, że są za wysokie, że teraz, ale to wszystko jest jakby mniej ważne z tego powodu, bo jeśli będziemy mieć te miejsca pracy, jeśli stworzymy miejsca pracy, mamy wspaniałą wyższą szkołę zawodową, która jest od 3 lat niedotowana przez Urząd Miasta Krosna. Możemy współpracować z ościennymi gminami, gdzie te gminy mogą pieniążki dopłacać do swoich studentów, prawda? Studenci napędzają koniunkturę poprzez kupowanie różnego rodzaju produktów. W restauracjach jedzenie, piwo, buty i tak dalej, konfekcja i to wszystko idzie ku temu. A jeśli będziemy jeszcze mieć więcej miejsc pracy, załóżmy koło Urzędu Wojewódzkiego, ludzie ogólnie będą mieć więcej pieniędzy, będą częściej chodzić do rynku. Będą się budować. Jeden pracownik na budowie napędza pozostałych 5. Także to są normalne informacje. Mówił Pan o obniżeniu kosztów parkingowych w obrębie centrum. Jak to się ma do dbania o zabytki? Jestem przed... Wydaje mi się, że mówił Pan też kiedyś o tym, żeby jednak zamknąć tą przestrzeń dla ruchu. Jak najbardziej zamknąć parkowanie na płycie rynku i na pierzejach. Jak najbardziej. Myślę, że jeśli mieszkańcy zrozumieją istotę sprawy i będą chcieli, mówię o właścicielach kamienic prowadzących tam biznes, bo też oczywiście rozpoznaję te zaparkowane auta, które ich stoją, a powinny zwalniać miejsce dla ludzi przybywających do rynku, to się samo rozwiąże. Te miejsca parkingowe dla ludzi, którzy chcą coś kupić w uliczkach, chociaż ich nie jest wiele, prawda? Będą dla tych ludzi, którzy chcą coś kupić.
Aczkolwiek ubolewam nad tym, bo wykonywałem tą płytę rynku, może nie samą kostkę, ubolewam, jak widzę te wszystkie plamy oleju i to jest, ale to nie od nas zależy, to są stacje diagnostyczne pojazdów, które powinniśmy brać. Zastanawiam się, czy ma Pan jakiś pomysł na to, jak zachęcić właścicieli kamienic, które są w opłakanym stanie, myślę tu o kamienicach ulicy Ordynackiej, o ulicy Franciszkańskiej, tam już no bo z tego, co się orientuje, miasto nie jest w posiadaniu kamienic. W jaki sposób wywrzeć wpływ na tych ludzi, żeby coś z tym zrobić? No bo kostkę brukową miasto może sobie tak położyć, ale ja powiem Panu, te kamienice na Ordynackiej i pozostałe kamienice jeszcze nie są w takim stanie jak kamienica naprzeciwko Orwisu. A powiem Państwu taką rzecz, tam jest 16 właścicieli, połowa z nich wyjechała, tutaj miasto nie jest nic w stanie zrobić, to jest prawa własności, musielibyśmy łamać prawo. Ale czy miasto w ogóle występowało, wie Pan coś w tej sprawie? O odkupienie czy coś takiego? Proszę Pani, nie wiem, czy nie, czy Pan coś wie? Nie będzie, nie, na pewno nie będzie chciało odkupywać. Myślę, że to można by było zrobić jakąś decyzją konserwatorską, przepraszam, też konserwatorską, ale nadzoru budowlanego, który mógłby nakazać, zmusić do czegoś tam, prawda? No bo to można pewnie wyrokami sobie. Ja mam jeszcze jedno pytanie i pozwolę Państwu. Zadałem to pytanie prezydentowi Przysockiemu i chciałbym zadać je też Panu. Co Pan myśli na temat, może inaczej, co należałoby zrobić, czy w ogóle należy cokolwiek robić? Cmentarzem wojennym Armii Radzieckiej obok kościoła kapucynów. To jest taka sprawa, która wraca co jakiś czas. To jest bardzo trudny temat. Powiem Panu, wiem, że tam leżą żołnierze radzieccy. Nie wiem w jakim stopniu. Czy to są w stopniu wojskowym, czy bym dobrze to zrozumiał. Podejrzewam, że to są żołnierze, którzy brali broń do ręki i po prostu walczyli. Czy my jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć, czy ich stamtąd ekshumować gdzieś indziej? Ja pytam, jakie jest Pana zdanie? Czy gdyby to od Pana zależało, czysto teoretycznie, gdyby to od Pana zależało, czy ten cmentarz ma tam być, znaczy czy on ma tam być i go pielęgnować, dbać o niego, czy raczej zastanowić się, gdzie można go przenieść? Myślę, że skłoniłbym się ku temu, żeby go przenieść. Czy są jakieś pytania? No tak, a co by Pan powiedział, gdyby żołnierze z pod Monte Cassino na przykład przeniesiono gdzieś do zbiorowej mogiły cmentarza wojennego? No też Polacy szli nie jako wyzwoliciele, tylko dla wielu Włochów jako agresorzy. No ale Polacy byli zaatakowani, z tego co wiem, Pan na pewno też. Włosi byli razem z Hitlerem. No i teraz Włosi jakoś nie przenoszą naszych żołnierzy. Myślę, że nie ma takiego tematu we Włoszech. Myślę, że nie ma tego tematu. A czy ten szeregowy żołnierz jest winien, tak? Jest winien temu? Nie jest, dlatego powiedziałem to na wstępie, proszę Pana, że nie wiem co za... jaki stopień żołnierzy tam leży, jaki stopień, to są, myślę, ale to są, wie Pan, trudne rzeczy. To są trudne, które należałoby konsultować, nie tylko z nami, ale również z Rosją, prawda? To jest wielka polityka, my się zajmujemy tutaj naszym krosnem. Nie da się oddzielić jednego od drugiego. Nie tak daleko na Słowacji. Słowacy bardzo dbają o mogiły niemieckich żołnierzy, a w tej chwili to już nawet sami Niemcy przyjeżdżają i
również o nie dbają. Ale one chyba są te masy na to nie stać. Ale z tego, że bardzo chciałem zwrócić uwagę, cmentarz Orląt Woskich w Lwowie, zachowanie władz ukraińskich wobec tego cmentarza i ściąganie nazw polskich. Widzi pani, jednak trzeba wyważyć. Ja bardzo Państwa proszę, odbiegamy od tematu. Przecież Pan zaczął temat żołnierzy polskich na Monte Cassino, to jest dużo, żeby jest kontynuacja tego punktu. Wróćmy do pracy. Mówi Pan o współpracy z ościennymi gminami, ze starostwem powiatowym, ale mówi też Pan w swoim programie o poszerzaniu granic Krosna. O jakie tereny chciałby Pan poszerzać Krosno i czy nie widzi Pan tutaj pewnego konfliktu, który jak się wytworzy wtedy? Jaki ma Pan pomysł na to? Konflikt pomiędzy wójtem danej gminy? No dokładnie. Chodzi mi dokładnie o sołectwa, o przysiłki, które niewątpliwie chcą być przyłączone do Krosna. Mamy taki sygnał: Krościenko-Wyżne, ulica Grunwaldzka, Głowienka, część gminy Szczepańcowa, część tych terenów miejsca piastowego należących do gminy, po to, żeby te tereny stały się inwestycyjnymi. Tam jest to piękne lotnisko, torowisko, bliskość drogi numer 9. To oczywiście trzeba na zasadzie referendum, trzeba rozmawiać, potem decyzja z Warszawy przychodzi. No, nie jest to proste. A co możemy im zaoferować? No proszę Pana, tych wszystkich, którzy chcemy przyłączyć z domkami jednorodzinnymi, to również gmina zyskuje na oczywiście na podatkach. Odwrotny zysk jest taki, że mają dostęp lepszy do służby zdrowia, do szkół, do komunikacji, etc., etc. To można by było wymieniać dłużej, prawda? Ale te tereny, które są niewątpliwie ważne dla inwestora, mówię o miejsce piastowe, to jest ten cały ten pas, chociaż tam są działki niekoniecznie gminne. Ale z tego co wiem, to gmina miejsce piastowe nie posiada swoich gruntów. No dlatego mówię, ale jest na zasadzie, można to zrobić wszystko na zasadzie partnerstwa. Tam jest aeroklub w Targowiskach, prawda, który zarządza tym pas, z tego co wiem, Iwonicz. Jest to lotnisko. No proszę Pana, pomysłów może być dużo. Uzbrojenie terenu, dojazd poprzez drogę G i tak dalej, poprzez tą obwodnicę, która się teraz buduje.